W dzisiejszym odcinku to przesadzamy sobie razem. Zapraszam! Jeszcze na wstępie chciałam bardzo podziękować Marysi, która zaproponowała mi zmianę kadru. Tutaj jest chyba przyjemniej, także dajcie znać, co myślicie. Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie co do kanału, wiem, że ten mikrofon jeszcze, ale to jeszcze nie teraz dodatek. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś inne sugestie, to bardzo proszę o skomentowanie filmiku. Na pierwszy ogień pójdzie zielistka. Ogólnie rośnie bardzo ładnie, poza tym, że zasusza końcówki z racji na to, że brakuje jej tu ziemi w tej doniczce. Ale mam na to radę. Ogromna donica. Na dole warstwa drenażu. Okej. Zielistka doceni wilgoć w doniczce, więc można jej dać troszkę większą. Taką z zapasem. Okej, pudło podłoża. Mieszanki ziemi używam takie jak do aroidów, więc jeżeli nie oglądałaś, oglądałaś jeszcze, to zapraszam na odcinek. Doniczkę ugniatamy. Żebym znowu nie popełniła tego samego błędu i nie posadziła jej zbyt wysoko. Okej. Teraz będzie w porządku. I to, co wysypałam, z powrotem dosypuję. Może taką bryłę żebym to rozsypać? Nie. Sprawdzałam, czy nie mogę jej trochę porozdzielać, bo to są cztery osobne rośliny, albo i nawet więcej. Ale nie ma takiej możliwości. Jest już zbyt zrośnięta razem. Jeszcze tylko równomiernie podlewamy po całej powierzchni podłoża. No i mamy to. Ona się z czasem podniesie, jak tylko dostanie wody, bo teraz była troszkę przesuszona, z racji na to, że chciałam ją przesadzić. To już jej nie podlewałam, żeby było prościej z podłożem. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeżeli macie jakieś pytanie. I do następnego. Na razie!